Cześć, ja jestem Agusi, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry City Skylines. I to, co macie przed oczami, to jest nowa dzielnica. Ale zanim przejdę do pokazywania, chciałam wam przypomnieć o tym, że możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Cel do końca roku to 100 tysięcy, dalej aktualne, dalej liczę, że się uda. Więc jeśli chcecie mnie oglądać, zachęcam do subskrypcji. A jeśli odcinek wam się spodoba, pamiętajcie o łapce w górę. No i właśnie, to jest zupełnie nowa dzielnica, którą sobie stwierdziłam, że dobuduję między odcinkami, ponieważ naprawdę przyrosty były słabe, ale jak widzicie, to już się zmienia. Mamy 73 tysiące, czyli 2 tysiące brakuje nam do kolejnego kamienia milowego, już ostatniego. I tak, tutaj sobie zrobiliśmy połączenie z autostradą w tym miejscu. Zrobiliśmy kilka połączeń z pozostałymi dzielnicami. Tak mi się wydawało, że te dzielnice dwie są bardzo, bardzo oddzielone od reszty mojego miasta, więc stwierdziłam, że tutaj będzie dobry moment, żeby coś tutaj zbudować. No i tutaj mamy kolejne połączenie, kolejny wjazd do autostrady, także korków póki co nie ma. I myślę, że całkiem nieźle to funkcjonuje. No i zrobiłam tutaj strefę głównie przemysłową, ale jak widzicie, jest pomieszana ona z innymi strefami, ponieważ no, wykorzystywałam bieżące zapotrzebowania. No, był taki moment, że było zapotrzebowanie spore na rejony przemysłowe, stąd myślałam, że będzie tutaj tylko rejon przemysłowy, ale w trakcie okazało się, że całkiem sporo domów jeszcze mogę tutaj zbudować. No i teraz te domy zaczynają się budować, zaczynają się one zamieszkiwać przez nowych ludzi. Tutaj powstaje kolejny domek, jak widzicie, tutaj kolejny, także dość dynamicznie to rośnie. Rośnie również zapotrzebowanie. No i staram się stawiać strefy handlowe o małym zagęszczeniu. Po pierwsze, żeby te sklepy były mniejsze, a po drugie, no, pokażę wam później, że mamy na celu jak najwięcej kratek zająć tymi budynkami, więc niekoniecznie zależy mi na tym, żeby one były duże, ale żeby jak najwięcej przestrzeni zajęły. I tutaj myślę, że też możemy sobie zacząć już powiększać, bo zapotrzebowanie również rośnie powolutku, powolutku. Ale zaczynamy iść do przodu. Tutaj również postanowiłam zrobić taką linię metra, zaraz wam ją pokażę. Tak to wygląda. No, mieliśmy takie, po prostu do jednego miejsca dołączyłam. Jedną linię mamy przesiadkową. Akurat tutaj mieliśmy dworzec, więc myślę, że to jest taki dobry węzeł komunikacyjny, żeby to zrobić. No i tak wygląda to wszystko. Zrobiłam jedną linię autobusową, która by oprowadzała ludzi jeszcze pomiędzy. Także myślę, że to całkiem dobrze funkcjonuje. Póki co też, no, pierwsze opuszczone budynki są. Jest tutaj, są śmieci nagromadzone. To chyba jedyna rzecz, o której jeszcze tutaj nie pomyślałam. Chociaż wygląda na to, że wszystko powinno być tutaj uwzględnione. Nie będę dodawała kolejnej spalarni. Tutaj mamy dość blisko, może jakąś drogę trzeba byłoby zrobić, no nie wiem, ale na razie nie będziemy się tym przejmować, bo myślę, że ta śmieciarka tutaj w końcu dotrze, zasięg w końcu jest. No, całe miasto naprawdę bardzo mocno się rozrosło i jedyne, czego nie zdążyłam jeszcze osiągnąć, to tutaj nie zagospodarowałam tego jeziorka, ale nie wiem, czy już będę to robiła, ponieważ no, czekamy na ten moment 75 tysięcy, dokupujemy nowy teren, budujemy lotnisko, takie bardzo duże lotnisko, i potem dopiero zacznie się zabawa. Jeszcze tak szczegółowo nie będę o tym mówiła, chociaż wspominałam już na temat tego, jakie mam plany. W każdym razie chcemy to miasto rozwinąć maksymalnie, jak się da, wyciągnąć z tego jak najwięcej możemy. I teraz mamy problem z przemysłem, ponieważ nie przejmuję się tym, że mieszam te budynki przemysłowe z mieszkalnymi. No i jedyny minus to jest hałas. Ale mamy tutaj przemysł leśny, więc nie musimy się martwić zanieczyszczeniem. A to z kolei też nie przeszkadza jakoś tak bardzo mieszkańcom, więc póki co w ten sposób to gospodarujemy. Tutaj sobie zrobimy również strefę przemysłową. Teraz jakby poprzeplatamy je i to zapewni nam mieszkańców, ponieważ akurat w tym miejscu mamy tutaj przepisy ustawione precz z edukacją, bo to znaczy, że ci ludzie nie będą korzystać z edukacji i tym samym będą mogli iść do pracy. Także tak to sobie wymyśliłam i póki co, no, sprawiło to, że troszeczkę miasto się ruszyło do przodu, co bardzo mnie cieszy. Bo jeśli oglądacie tę serię, to wiecie doskonale, z jakimi problemami ostatnio się borykałam i że były one dość ciężkie do przejścia. Dobra, mamy tutaj kolejne takie strefy mieszkalne. Co jeszcze, co jeszcze? W ogóle ile mamy pieniędzy? Kurczę, to prawdziwe bogactwo. To dobrze, że mamy te pieniądze, bo to nam się przyda w przyszłości. Dobra, jeszcze tutaj widzę, że mamy prąd doprowadzony. Musimy poczekać, aż tutaj w tym miejscu pojawią się domy, żebyśmy mogli tutaj to zrobić. A może w ten sposób to zrobimy? Okej. Chodzi mi o to oczywiście, żeby tutaj móc zbudować jakieś zabudowania i żeby nie było potrzeby tej linii ciągnąć przez to osiedle jakby. Bo tutaj jeszcze moglibyśmy sobie sklepy dać. Myślę, że tutaj damy sobie sklepy. Tu i tu. I jak rozwalimy ostatecznie ten tutaj słup wysokiego napięcia, również tutaj postawimy jakiś mały sklepik.
Bardzo się cieszę, że to fajnie funkcjonuje i że w sumie nie ma takiego wielkiego obciążenia na drogach. No, przy wjeździe tutaj delikatnie jest. Zaraz sobie zobaczmy, jak wyglądają korki w tym momencie w mieście. To jest najbardziej zablokowany węzeł w moim mieście, bo to jest jedyne połączenie między tymi dwoma autostradami. No i w sumie to jest miejsce, które tutaj było od początku. Ja go nie budowałam, nie przybudowywałam. I zastanawiam się, jak to odblokować. W sumie można byłoby spróbować zrobić kolejne jakieś połączenie, ale na razie nie będę się tym martwiła. Tutaj też się zrobiło troszeczkę tłoczno, ale jeszcze jest w miarę przejezdnie. Ogólnie powiem szczerze, że zrobienie tej linii w tym miejscu bardzo odblokowało nam tutaj ruch i ludzie chętniej tędy jeżdżą, żeby zjeżdżać właśnie z tej strony do tych osiedli i tutaj. Chociaż tak naprawdę, jakbyśmy się przyjrzeli teraz, to jest straszny bałagan i wygląda to z tej perspektywy, gdy widzimy wszystkie drogi, wszystkie tunele, wszystkie tory dość chaotycznie, ale już jak spojrzymy na to z góry, w momencie, kiedy widzimy tylko i wyłącznie te drogi naziemne, to wygląda to całkiem ciekawie. Powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolona. Okej, usuńmy budynki opuszczone. Tutaj gdzieś się one kryją. To jest opuszczony budynek. Tutaj gdzieś jeszcze jeden był. Tutaj mamy opuszczony budynek. To staram się cały czas na bieżąco robić, bo oczywiście zwiększamy wartość gruntu, jeśli nie mamy opuszczonych budynków, a nam zależy na tym, żeby jak najchętniej ludzie przybywali. I zobaczcie, 900 osób brakuje do tego, żeby odblokować ten kamień milowy. Coś, na co czekałam naprawdę, naprawdę bardzo długo i bardzo się cieszę, że udaje się to w końcu osiągnąć. Czekajcie, jeszcze tutaj parę budynków usuńmy. No już myślę, że lada moment będziemy budować lotnisko. I teraz warto się zastanowić, jeszcze zanim odblokujemy ten teren, zobaczmy sobie wysokość terenu, który kawałek odblokować, żeby móc postawić to lotnisko, ponieważ podejrzewam, że w żadnym miejscu, które mam w tym momencie, nie będę mogła tego lotniska postawić ze względu na ukształtowanie terenu. Tutaj widzicie, jest dość górzysty teren. W tym miejscu, o, może gdzieś tutaj, wiecie co? Myślę, że tutaj spróbujemy kupić ten teren. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale myślę, że tutaj będzie najbardziej optymalne miejsce. Ewentualnie tutaj, jeśli się zmieścimy, chociaż nie wiem, ile ono miejsce zajmuje. No, w każdym razie już wiem, że ten obszar sobie zakupimy tak, żeby tutaj ewentualnie teren ten mieć i żeby tam postawić to lotnisko. O, kolejny budynek opuszczony. Gdzie jesteś, budyneczku? Tutaj, o, tutaj się schował. Okej, czy tutaj zaczęły już powstawać te domki? Widzę, że kolejne dalej są potrzebne sklepy. Myślę, że tutaj moglibyśmy taki mały sklep postawić, ale raczej bym sobie zamalowała tutaj obszar w ten sposób, żeby tylko kilka pojedynczych punktów w ten sposób zagospodarować. Tu jest okej. Myślę, że tutaj możemy spróbować jeszcze. I tutaj, przy drodze, przy moście. Właściwie nie moście, a wiadukcie, bo most to jest nad wodą, a tutaj mamy nad torami kolejowymi. Fajnie, że nie mamy aż takiego dużego problemu z pracownikami, bo tutaj jest tylko dwóch przeedukowanych i w sumie, no rzeczywiście, tutaj brakuje pracowników. Tutaj też brakuje, ale w większości przypadków ci pracownicy są. Okej. To w takim razie nie będziemy się tym martwić. Tutaj pierwsze opuszczone budynki i to prawdopodobnie jest sklep. No właśnie, bo dalej są problemy z towarami, dalej są problemy z pracownikami. To jest coś, czego nie da się obejść już na tym etapie, kiedy mamy tak bardzo dużo węzłów komunikacyjnych i tak dalej. To trudno jest dojechać w konkretne miejsce z towarami na czas i to jest chyba przyczyna, po prostu tak mi się wydaje. A może po prostu gra tak jest zaprogramowana, żeby tak to się odbywało, żeby w pewnym momencie rzeczywiście te problemy się pojawiały. Chociaż no, cały czas dobudowuje również przemysł, więc teoretycznie przynajmniej nie powinniśmy mieć z tym problemu. Okej, niecałe 200 ludzi brakuje w naszym mieście, żeby osiągnąć kamień milowy, także lada moment spodziewajmy się tego, że to nastąpi. Skontrolujmy, jak to wygląda z prądem. Mamy wszędzie dostęp do prądu. Tutaj już widzę, że się ładnie połączyło, to możemy zniszczyć. Nie potrzebujemy tutaj w tym miejscu. I w sumie również w tym miejscu już nie potrzebujemy, bo tutaj linia metra ma swój przystanek. No i oczywiście brakowało tutaj prądu, więc wcześniej zrobiłam tą linię. Ale póki co wszystko funkcjonuje. Co to za dymki? Przepraszam bardzo, ale to nie miało chyba tak być. Nie wiem, dlaczego tutaj był budynek, który tak strasznie dymi i on cały czas to robi. Megalopolis! Odblokowaliśmy właśnie ostatni kamień milowy.
Mamy nowy teren, odblokowaliśmy nową opcję, czyli dzieła architektury i międzynarodowy port lotniczy. Zobaczmy sobie te dzieła architektury. One, jak widzicie, potrzebują, żeby móc zbudować te budynki, potrzebujemy konkretne budynki unikatowe, żeby można było zbudować. Na pewno możemy kosmiczną windę zrobić, co zaraz zrobimy. No i myślę, że następnym razem będziemy próbować uzyskać te pozostałe budynki tak, żeby wszystkie arcydzieła architektury powstały w naszym mieście. Bardzo fajnie, ale zanim do tego przejdziemy, oczywiście kupujemy ten teren w tym momencie. O, tutaj w ogóle są dwa tereny, które moglibyśmy ewentualnie kupić. I teraz się zastanawiam, który jest bardziej płaski. One są mniej więcej podobnie, chociaż tutaj wydaje mi się, że jest większy obszar płaski, ale o tutaj moglibyśmy spróbować, blisko naszej dzielnicy, tej kosmicznej UFO, spróbujmy. Boję się, że to nie będzie działało, a to jest ostatni budynek, który możemy tutaj, ostatnia jakby kostka, ostatni element, który możemy kupić. No dobra, to teraz chwila prawdy. Jak duży jest międzynarodowy port lotniczy? Kurczę, zbyt strome zbocze, tu jest zbyt strome zbocze. O, tutaj będzie można zrobić, bo tutaj widziałam, jest miejsce. I w sumie możemy już spróbować to zrobić. Zobaczmy, czy gdzieś tutaj bliżej mamy takie miejsce. Tutaj też jest miejsce. To ja myślę, że w tym miejscu zrobimy tutaj też koło tej dzielnicy. Nie musieliśmy kupować tego obszaru, chociaż myślę, że to będzie też dobrze wyglądało. Tutaj spróbujemy zrobić ten międzynarodowy port lotniczy. I spróbujemy zrobić specjalny zjazd, tylko, no właśnie, teraz pytanie, jak to zorganizować, żeby to komunikacyjnie było dobrze funkcjonujące. Tutaj wszędzie widzę, że teren jest zbyt górzysty, żeby to wcisnąć. No, a jak widzicie, całkiem sporo miejsca to od nas wymaga. No dobra, no to stawiamy tutaj. O, mamy międzynarodowy port lotniczy. I tak, gdzie jest droga? Droga jest z tej strony. Także będziemy musieli sobie to podpiąć do naszego miasta. I to się dobrze składa w sumie, bo mamy blisko tutaj stację metra. Będziemy mogli, oj, nie do pasa startowego, tutaj do tego miejsca. Będziemy mogli sobie zrobić blisko przystanki autobusowe, żeby łatwo było tam dojechać. Także mamy tutaj z tej strony. I myślę, że z tej strony również spróbujemy to już z tej dzielnicy bezpośrednio podłączyć. I to, co jest fajne w tym międzynarodowym porcie lotniczym, pomijając fakt, że nie ma prądu, więc musimy również o to zadbać, zanim zacznie funkcjonować. No i prawdopodobnie wody. Nie wiem, czy akurat ten budynek potrzebuje wody, ale na wszelki wypadek również dołączymy tutaj wodę. Może w tym miejscu. Okej, teraz powinien być już nawodniony. Tak, widzimy, że potrzebuje wody. I czy ma już wodę? Ma już wodę. I to, co jest fajne, o czym chciałam wspomnieć, to to, że tutaj mamy ukryte linie metra. Jakbyśmy się przyjrzeli, to mamy tutaj dworzec, właściwie dworzec, no mamy po prostu stację metra i możemy ją podpiąć tunelem do pozostałych stacji. I myślę, że tutaj też to zrobimy, że będzie taka jedna linia przesiadkowa i ona będzie tędy sobie biegła. Także spróbujmy sobie ją stworzyć od razu, skoro mamy już tunele. Tak, startujemy stąd, tędy. No, to jest o tyle fajne. Aha, bo tutaj się zrobił. Jeszcze przyciągnijmy w to miejsce, żeby tutaj można było. Mogę to zrobić? Chyba nie mogę tego zrobić. Czekajcie. Bo coś mi się tutaj popsuło. To nie miało w ten sposób wyglądać. Może po kolei numerkami. I to jest prawdopodobnie ta linia metra. W takim razie usuńmy ją. O, już widzimy, bardzo dużo osób przyjechało na lotnisko, żeby skorzystać z niego. Nie wiem, dlaczego mi się zakończyła ta linia. Chciałam ją pociągnąć jakby po tym obszarze. To w takim razie zacznijmy stąd. Tutaj. Tutaj jest jeszcze jakaś niedokończona linia. Dalej tutaj, w tym miejscu. W tym miejscu. I w tym miejscu. I teraz mamy jakieś dwie dziwne linie. Dobra, nie wiem, o co chodzi, ale jeśli będzie funkcjonowało, to mi to wystarczy. Także mamy lotnisko już gotowe. Ludzi tutaj nie widać na zewnątrz. Myślę, że dobrym pomysłem będzie tutaj też zrobić taksówki. Także naprzeciwko sobie zrobimy tutaj taksi. Całkiem blisko, żeby mogli dojechać. Myślę, że nawet ze dwie takie linie. No i jedną linię autobusową, tak, jakby ktoś chciał alternatywę. Chociaż z drugiej strony, jak jest metro, to czy jest sens robić autobus? Tutaj ludzie z autobusów będą mogli się przesiadać, więc w sumie zostawmy to tak, jak jest. Kurczę, powiem szczerze, że całkiem ciekawie wygląda to lotnisko. I zastanawiam się, czy to lotnisko będzie funkcjonowało,
jeśli mamy to drugie lotnisko? Tu jest 441 osób, tutaj 0. No na razie poczekajmy, w razie czego spróbujemy zniszczyć to lotnisko. Na razie pousuwajmy te budynki puste i zobaczmy te budynki unikatowe. Ponieważ możemy w tym momencie zrobić kosmiczną windę, z najdalszych zakątków świata do miasta przybywają ludzie, aby zobaczyć kosmiczną windę. Oznacza to ogromny napływ turystów, którzy lubią wydawać pieniądze podczas swoich podróży. Okej, bardzo fajnie, tylko gdzie ją umieścić? Która dzielnica? Może tutaj? Myślę, że to będzie dobry pomysł, ponieważ ta dzielnica jest dzielnicą turystyczną. Tylko gdzie to zmieścić, jak my tutaj tak ciasno zagospodarowaliśmy? Może tutaj, przy parku, będzie stała sobie kosmiczna winda. Zobaczymy, ile osób tygodniowo będzie ją odwiedzać. No, dość droga w utrzymaniu, ale no oczywiście zależy nam na tym, żeby przyciągała turystów do naszego miasta. Zobaczmy też te budynki, które możemy zbudować. Mamy luksusowy hotel do zbudowania. Może luksusowy hotel umieścimy gdzieś tutaj, o ile się uda. Okej, udało się. I w tym momencie brakuje nam dwóch z tej pierwszej kategorii. Mamy stadion zbudowany. Przy okazji zobaczmy, czy jakiś mecz się odbył. No, już dwie przegrane póki co. Także nie jest to takie obiecujące, ale z drugiej strony wcześniej wygrywaliśmy wszystkie mecze, więc nie ma co się tym martwić. Jeszcze trochę czasu do kolejnego meczu zostało. Dobra, wracając do tych budynków. Tutaj nie mamy trzech, tutaj mamy wszystkie zbudowane poza jednym. Wydaje mi się, że jeszcze jakiś był odblokowany, ale jednak chyba mi się tylko zdawało. No dobra, ponieważ w tym momencie, o kurczę, jakie straty finansowe, to nie jest nic dobrego. Mam nadzieję, że to tylko tymczasowe jakieś rozwiązanie, chociaż pewnie lotnisko jest dość drogie w utrzymaniu i mamy jakiś pierwszy samolot. On prawdopodobnie wysadził pasażerów i napełnił się tymi ludzikami. Mam nadzieję, że więcej osób będzie z tego lotniska korzystać. No i to, co musimy zrobić, to budynki unikatowe, żeby, tak jak mówiłam, odblokować te dzieła architektury. Może zaczniemy od takiego, którego mamy najwięcej. Tutaj potrzebny jest Plac Zmarłych. Zobaczmy, co jest potrzebne do zrobienia Placu Zmarłych. Tutaj już widzę, zbuduj 30 różnych budynków usług miejskich. To już coś, co moglibyśmy zrobić w sumie zaraz. Spróbujemy coś znaleźć, tylko będzie trzeba znaleźć taki budynek miejski, którego jeszcze nie mamy. Tutaj nie mamy nic ciekawego do zbudowania. Tutaj brakuje nam 300 budynków usług miejskich, to myślę, że spróbujemy zaraz podrzucać również kilka takich budynków. Biuro opresji, ojejku, bezrobocie. To zajmiemy się tym oczywiście następnym razem. Oczywiście szukamy dalej tego placu. Publiczny park to tutaj nie. Pewnie jeszcze gdzieś wcześniej będzie. Fontanna życia i śmierci, to już mamy wszystko odblokowane. Poziom pierwszy, plac zmarłych. Wypełni 3 cmentarze. Okej, to zaczniemy od tego. Zobaczymy, jak wyglądają nasze cmentarze w tym momencie. No i będziemy musieli wyłączyć krematoria. Tutaj mamy jeden cmentarz, 130 osób. To ciężko troszeczkę będzie go zapełnić, bo w tym momencie jest puściuteńki prawie. Tu też jest 130. Szkoda, że ich tak nie widać za bardzo, że może za każdym razem przyłączyć. Tutaj mamy kolejne 800 osób. Okej, w takim razie wiecie co, wyłączymy sobie kilka budynków, no kilka krematoriów. Tutaj jest blisko, możemy wyłączyć. Tutaj mamy blisko. Tutaj mamy blisko. I tym samym powinny te cmentarze się, no może niezbyt w bliskim czasie, ale powinny się zapełnić. Tutaj mamy blisko w tym miejscu. Gdzie dalej? Tutaj mamy. W sumie nie chcę przenosić, tylko wyłączyć. Okej, kolejne. W tym miejscu mamy już daleko do kolejnego cmentarza i wyłączymy, myślę, że jeszcze tutaj w tym miejscu i tutaj gdzieś był jeszcze jeden ten budynek. Kurczę, jest tak dużo zabudowań, że ciężko je wychwycić gołym okiem, muszę przełączyć sobie na ten tryb. No i to już jest kwestia czasu, kiedy uda nam się te cmentarze zapełnić. Jeszcze sobie zerknijmy, jak to wygląda. Tutaj moglibyśmy wyłączyć. Myślę, że to zrobimy. I chociaż z drugiej strony boję się, że to za daleko już jest do cmentarza. Jaki zasięg ma cmentarz? To warto sprawdzić. Aha, tutaj w ten sposób nie ma okręgami, także nie zobaczymy tego zbytnio. Okej, ale przejdźmy do tych różnych budynków usług miejskich.
bo to jest coś, co musimy zrobić. No i czegoś nam brakuje. Myślę, że moglibyśmy spróbować jedno wysypisko dobudować, bo nie wiem, czy to również nie jest brane pod uwagę. Także najpierw sprawdźmy budynki unikatowe, w którym miejscu to było, chyba na samym końcu. Zbuduj, o, jeszcze jeden w takim razie, brakuje nam jeszcze jednego. To zobaczymy, czy będziemy mogli zbudować katedrę obfitości, gdy dobudujemy wysypisko. Myślę, że tutaj to będzie dobre miejsce, bo tutaj nie ma żadnych zabudowań mieszkalnych i nie potrzebujemy jakiegoś pięknego wizualnie miejsca. O, i to zadziałało, mamy 30 różnych budynków usług miejskich. To w takim razie tutaj mamy katedrę obfitości. Myślę, że to jest dobre miejsce, bo akurat z tej strony nie mamy takich budynków unikatowych i myślę, że tutaj kilka tych budynków nam powstanie w przyszłości. I dalej, co tam mamy za dzieła architektury? Co tam możemy jeszcze zrobić? Tutaj brakuje tylko ten plac zmarłych. Kosmiczną windę już mamy. Projekt Eden. No, brakuje nam aż trzech rzeczy. W takim razie, wiecie co? Myślę, że tym zajmiemy się następnym razem. Będziemy próbować jak najbardziej, powiedzmy, dostosować się do tych wymagań i spróbować zbudować te wszystkie budynki, bo to są budynki, które naprawdę bardzo, bardzo mocno będą wpływały na nasze miasto. Dla przykładu, projekt Eden jest to szklarnia, która zwiększy wartość gruntu. To znaczy, że cały nasz obszar będzie bardzo cenny, jeśli chodzi o wartość gruntu. Elektrownia termojądrowa oferuje ogromne ilości czystej energii bez obaw o radioaktywne odpady lub inne zanieczyszczenia. To też jest bardzo fajna sprawa, bo wtedy moglibyśmy się pozbyć wszystkich innych elektrowni i całe nasze miasto byłoby zasilone. Tutaj mamy centrum medyczne, czyli zapewnienie zdrowia dla wszystkich naszych ludzi oraz zderzacz hadronów, który zapewnia edukację. Także tak to wygląda. To są te budynki, które jakby czynią nasze miasto doskonałym pod każdym względem. I tym będziemy się zajmować następnym razem. Mam nadzieję, że odcinek dzisiejszy Wam się podobał. Jeżeli tak, oczywiście możecie zostawić łapkę w górę pod spodem. Przypominam o moim celu. Do końca roku chciałabym zdobyć 100 tysięcy widzów, więc jeśli jeszcze ktoś nie jest oficjalnie widzem, a chciałby mnie oglądać i podoba mu się to, co robię, to zachęcam Was do subskrypcji. I cóż, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!